Witam wszystkich serdecznie. To jestem ja, Volt, z kanału od gamera do youtubera. I to jest druga próba nagrania filmiku dla was. Więc jak widzicie, będziemy grać w Multika Call of Duty Modern Warfare 3, na którym staram się już długie lata zrobić w końcu na mojej ulubionej broni kamuflaż złoty. Oczywiście staram się, ale mi nie wychodzi. Mówię cicho, bo u mnie wszyscy domownicy śpią. Oczywiście jestem, oczywiście mieszkam z rodziną, ogólnie nie jestem sam. Jest godzina, otóż wam powiem, 23. Żebyście mnie słyszeli, staram się mówić jak najgłośniej i jak najciszej, żeby mnie nikt nie usłyszał. O, widzicie, tu jest kolega, którego już pewnie znacie z kanału, który najwięcej filmików zrobił ostatnio. A to jestem ja, Volt. No. Czyli to jest moje byłe. O, idzie się myć. Już nie umiem pisać. Striker dałem sobie dlatego, że nie mam zupełnie o czym gadać. Nie mam bladego pojęcia, o czym powiedzieć. Liczę, że coś mi wpadnie do głowy i o tym powiem. Tak, klasy są przeciętne. Postaramy się zrobić jak najmniej. Nie patrzcie na tego użytkownika, to jest ham. Boże, zabije mnie. Dobra, nieważne co powiedziałem, byłem chory na Downa. Pamiętajcie, że cokolwiek powiem, to jest usprawiedliwione przez mój debilizm. Co tak się długo wybiera? Wow. Okej. Chciałbym pograć. Tą bronią nie gram, pomimo że kiedyś była też moją ulubioną, ale obecnie przez pewną broń, tą o, wszystkie inne bronie zostały unicestwione. Kto gra, ten wie. War Thunder. O, w końcu. Dobra. Teraz się zacznie dziać. Mam nadzieję, nie pokaże się ze złej strony chyba. Uwierzcie, staram się jak mogę, ale jeśli znacie mnie za jakiegoś takiego słabego youtubera, to będę grał w War Thundera, durny klocku. Jak on to zrobił? Nie wiem. Obecnie PM-y stały się rzeczą wręcz przewyższającą wszystkie inne bronie. Mówię, siedzi całą grę w jednym miejscu i wystarczy, że wybiegnie i już nim nie ma. Lekkie ściny. O mój Boże. Widzicie, jak ktoś, kto się stara zagrać, kto się stara nagrywać, może zrobić coś tu dobrze, jak... Call of Duty. Call of Duty. Na 10. 2 na kurwa 10. Moja miłość do Call of Duty chyba przeminęła z wiatrem. Do Call of Duty. Miłość do Call of Duty przeminęła z wiatrem. Tak, zdecydowanie. Generał brygady, nawet się nie cieszę, bo to co chcę, to złoty kamuflaż do CM901.
To jest mój główny cel od lat. Okej. Okay. Uratowałem do tego gościa, a teraz może będę miał okazję pokazać wam dlaczego. Nie, nie będę miał okazji. No. Zrozumcie mnie tak. Przyjrzyjcie się temu. Nawet nie miałem reakcji, żeby coś zrobić. Po prostu to wybiegł na mnie, a ja nawet nie wiedziałem, kto to jest. Co to jest? Co się stało? Albo właśnie dzieje się to. O Boże. 5-8. Przykro mi, że tak dla mnie, ale to wieczór. Tak to wygląda. Ale ludzi wybrała wtedy bardzo zły czarny kolor. Wszystko co złe gromadzi się tutaj. Nie ma śmigłowca. Bo... po kurwa nie. Uwierzcie mi, że to nie jest kurwa proste. Biegają, strzelają, no i tyle z tej gry, bo... Bo nie, nie stać się na nic więcej. Odrzut. Nie wiem jak przeżył. Widzicie tego pana? Widzicie to? Tak nie grasz. Graczu Call of Duty. Ty tak nie grasz. Widzicie? Dobra. Pokaz tej broni. O Jezus. Pójście. Wystarczy tylko pociągnięcie spustu, aby siedział w rogu. Jestem dziwnie spokojny jak nie grywam, wiecie? Bo wiem, że ktoś to zobaczy i naprawdę zniechęci się do tej gry. Wiecie, nie wiem czy to ogląda. Nasz kanał dopiero rozpoczyna naszą swoją przygodę z YouTube'em. Mam nadzieję, że jednak ktoś będzie oglądał to. Nie są to już takie straszne wypociny. Nie mówię wam, wystarczy biegać za kimś. Okrucieństwo. Zabierz jego broń. Zabrałem komuś broń. Teraz to się w ogóle czuje okropnie, bo dla mnie coś takiego to jest tragedia. I wybiegnę na mnie. Asysta przy samobójstwie. Czyżbym miał w rękę truposza? O, wiedziałem, że to nie skończy się tak dobrze. Co jest fajne w tym Call of Duty? Fakt jest taki, że teraz jest coś zupełnie nowego. Nie, że z levelem dostajecie nowe rzeczy do broni i kurwa jestem ostatni. Faktem jest, że masz coś takiego jak poziom broni. Mówię o tym tak późno, nie wiem, taką... widzicie, wystarczyła jedna seria, a nawet miałem co zrobić z sobą. Widzicie jego ciało? Co to jest? Rody ze serii Znamość itd. itp. Wychodzimy stąd i zobaczymy, co nam się udało. Pakiet uderzeniowy. Aha. Szturm. Wsparcie to jest wsparcie Teamu, czyli BSP.
Broń zwiadowczy, bo to jest najśmieszniejsza rzecz w dziejach gry. To jest tak wkurwiająca rzecz. Wiem, bo używam tego często. Ale damy anty-BSP. To mi się przyda bardziej. Bo czesny BSP nie za bardzo wierzę w siebie, że zdobędę 12 kili. Zbiorę coś taniego. I tak, to jest mój je rzeczy. To co gram najczęściej, tu jest Scar L, który powinien być moją ulubioną bronią, ale nią nie jest. Jest ją CM901. Nie wiem z jakiego powodu podoba mi się ta broń. Jest po prostu dla mnie świetna. Jeszcze jedna gra i zobaczymy. Jeśli mi teraz nie wyjdzie, no to zostawię ten odcinek taki, jak jest. Zresztą to jest tylko moja próba. To jest próba tego co robię. I staram się, nie wiem, być youtuberem. Próbuję stać się kimś na YouTubie. Nie być tylko mędą społeczną. Tylko tu stoi i patrzy. Dobra. jeśli ktoś z was po prostu ma tą grę, a ma problem z FPS-ami, uwierzcie mi, przyda wam się to 60 FPS-ów. Ta gra jest tak szybka, trochę jak CS podczas rushu. Nie zważajcie na grafikę, uwierzcie mi, nie warto, jeśli chodzi o grę, nie warto. No, wiedziałem, że to będzie, ale dobra. Uwierzcie mi, nie warto dbać o grafikę, kiedy po prostu chcecie jednak zacząć dobrze, nie? Nie warto tak grać. Bierzecie od razu minimalne ustawienia, wszystko na minimalne. Jeśli to nie zadziała, spróbujcie podziałać chociaż na tych troszeczkę wyższych FPS-a. Nie jest potrzebna grafika do tej gry. Ta gra nigdy nie była najpiękniejsza i nie będzie. Mimo nowego Call of Duty, to nie jest nic dobrego. Przynosi więcej nerwów, tylko dla niektórych się podoba. Dlatego ja wolę swoje, po co ja mam. To co ja mam mi wystarczy, czyli Call of Duty Modern Warfare 3. Dwa już nie gram. Widziałem tam tyle Rosjan jest, że dzieje się rusyfikacja Call of Duty się stała. Już się uda mi schować. Ajajajajaj, ale mnie obrzucili. Dobra, jeszcze dwa kile będę miał drona zjadowczego, może mi się jeszcze uda pokazać. Nie uda mi się. Nie uda. Dobrze. Wyrób Colta. Dopiero teraz to kurwa zauważyłem na odcinku, że to jest wyrób mojej ulubionej firmy Colt. To jest firma, która zajmuje się produkcją broni. Od bardzo dawna, znawcy wiedzą, nieznawcy nie wiedzą, oczywiste. I tak, co polecać na początek graczom? Oczywiście M4, najlepsza broń na sam początek, może być w PM-ach, kiedy się odblokuje, UMP, lekkie karabiny noszone, no to nie za bardzo bym polecał nic stąd. Bo mało ludzi tym umie grać. Oczywiście na sam początek, jak się odblokuje, to L118A. Strzelby oczywiście wszystkie polecam, bo są dobre. Nie teraz. Tarcze nie polecam zupełnie. Ktoś może umieć grać też. Broń, która polecam dla zabawy, to jest ACR. Ta broń jest tak celna,
ma takie dobre opryszenie, szybkostrzelność, że to jest po prostu kosmos. W porównaniu do CM901 to jest odrzut tej broni, a tej to jest w ogóle bez porównania. Ta broń to jest, celujesz, wymierzasz we wroga, naciskasz spust i ty trafiasz. A nie jak to, że tu trochę się musisz pomęczyć. Albo w broni, na którą czekam niezmiernie, czyli na tą AK-47 i FAD. No, te dwie broni są bardzo fajne. I wybaczcie, że teraz się zamknę, ale chce mi się kichać. Okej. Okay. Na sam początek atutów nie ruszałem, jakoś sobie z tego radziłem. Pakiet uderzeniowy, no to jest do koloru do wyboru. Seria zgonów, to jest dosyć ciekawe, bo zależy kto komu, co komu się spodoba. Nakręcony to jest najczęściej używana rzecz na ziemi po serii zgonów. Nie jest to zbyt przydatne, ale jakoś nie chce mi się tego zmieniać. Zemsta, no może dla osób, którzy znają się, umieją od razu po prostu znaleźć i zabić swojego przeciwnika. Polecam grę Hitman. A poza tym, no zemsta jest dla nich. Finałowy bastion to jest coś w stylu, że jak cię trafią parę razy, to wyciągasz karabin, kładziesz się i strzelasz do niego. Twój wróg nie widzi twojej pozycji podczas ognia wystrzału. Ty leżysz na ziemi, kiedy jesteś ranny, zabijasz go i wstajesz z powrotem. Męczeństwo to jest nic więcej niż po śmierci upuszczasz granat. Rękę truposza jest bardzo podobne co do finałowego bastionu, tylko że zamiast karabinu wyciągasz C4 i wysadzasz się, kiedy właśnie twój wróg jest blisko. Pocisk rozrywające to jest coś naprawdę groźnego. Tylko że ja tego jeszcze nie mam. Tak, ekstremalna kondycja dla tych, którzy biegają z PM-ami, niewidoczne dla tych snajperów. Zresztą ręce oczywiście dla wszystkich zjadł również. Ten atut asasyn może być dla każdego. Przesada zresztą to wszystko tu jest bardzo przydatne. Nic się nie jest dużo. Martwa cisza jest o dziwo tu naprawdę przydatna. Upadki bez obrażeń, na przykład martwa cisza, poruszanie się po cichu zmniejsza skuteczność zwiadu. Pewna ręka. To też jest naprawdę przydatna broń, znaczy przydatny atut, nie broń. I zastanawiam się, czy teraz właśnie tego nie włożyć tutaj, bo tu mam martwą ciszę. Chyba nawet to zrobię. Bo jeszcze tu widzę, że nawet nie mam pro. Co jak będę miał ten... Aha, tajne, dobra. I tak. No i to chyba tyle z tego, co chciałem wam pokazać. Zresztą większość osób zna ten tytuł. Grało w niego na pewno, ale to ja oczywiście mówię, to jest dla osób, które nie znają, albo naprawdę chciałyby pograć, a jeszcze nie wiedzą jak. Ale szykują się to oczywiście do kupna. Uprzedzam. Nie wszystko, co nowe, może być przydatne. Na przykład do ACR-a nie ma żadnego celownika, bo dla mnie to jest zupełnie bez sensu. On ma naprawdę dobry celownik, zwykły, mechaniczny. Poza tym kolimator, czyli celownik laserowy, tłumik. Nie przydaje mi się, przepraszam, ale mi się obija. Granatnik, no to jest już bardziej taka broń dla osób, którzy nie używają głównej broni, tylko granatnika. Celownik jako zupełnie nieprzydatna rzecz. Na przykład dodatki do broni to jest zupełna odwrotność atutów. Większość nieprzydatna dla osób takich jak ja. Holograficzny celownik, no powiedzmy jeszcze ujdzie strzelba, w ogóle nie wiem po co to komu. Ma dużo mniejszy po prostu zasięg niż zwykła strzelba. Obrażenia też nie są wielkie, więc dla mnie skąpeczne bezużyteczne. Hybrydowy to jest dodatek sytuacyjny. Powiększone magazynki są bardzo przydatne. Termiczny celownik tylko do lekkich karabinów maszynowych. Wtedy jest przydatny jak chuj. Tak. Coś jeszcze mogę powiedzieć? Nie za bardzo. Ok. Więc tak. To jest tyle. Gra robi się jeszcze ciekawsza, jak macie jakiegoś znajomego, paru znajomych. Gracie razem.
Lepiej grać czasami w tą grę razem. Mówię wam, można zrobić niesamowite rzeczy. Pierdoły nad pierdołami, ale kurde, nigdy nie zapomnę gry z kolegami w Call of Duty MW2, którą też wam pokażę w następnym odcinku. Ale teraz kończymy na dziś z tym. Dziękuję za oglądanie. Odcinek był strasznie długi. Przypuszczam, nie wiem ile minut minęło. 23:27, 20 minut minęło, no, czyli będzie mniej renderowania. Dziękuję wszystkim. Wszystkim osobom, które zechciały obejrzeć, poświęciły swój drogocenny czas rano, wieczorem, do obejrzenia. Mam nadzieję, że się nagrało, że wszystko jest w porządku. Nie będę wam mówił powtarzał. Ja wiem, że mam skąpy język, ale to jest taki po prostu, to jestem ja. 60 fpsów, trochę się namęczyłem, troszkę nie. Wszystko mi jedno. Nagrywam dla was, nie dla siebie. I do następnego czasu. Z pewnością jeszcze wam pokażę Black Opsa pierwszego, Modern Warfare, CS-a na pewno pogramy, a Cry of Fear'a wam nie pokażę, niestety. Jest bardzo dużo problemów z nim, mimo że ściągnąłem go z wielką nadzieją, że coś mi wyjdzie. Defiance gra free to play, bardzo polecam. Zobaczcie co tutaj widzicie, Warface. Spooky House of Jumpscare też nie pójdzie, bo to jest straszek, a ja naprawdę nie lubię się bać, nie wiem nawet. Rise of Light, jeśli ktoś o to poprosi, ja to mogę nagrać, ale gra typowo zapłać, żeby grać jakimiś samolotami. Naprawdę, nie warto. Tak. I może wkrótce pojawią się nowe gry na moim profilu Steam. Advanced Warfare mógłbym wam pokazać, ale będzie po prostu wyglądał obrzydliwie, a po drugie będzie ścinał jak jasna cholera. No i tak, jeśli ktoś to zobaczy, będzie chciał oglądać mnie albo mojego kolegę, który jest tutaj, czyli waszego znajomego Rafała, będzie chciał oglądać. Czekamy na was. Czekamy na wasze wsparcie i mamy nadzieję, że jednak będziemy mogli rozwijać nasz kanał. Dziękuję wam wszystkim.